Siemano widzowie, jeszcze tak na wstępie chciałem podziękować za wszystkie donaty, które dostałem na przedłużany stream z okazji 5000 subskrypcji. Naprawdę, siedzieliśmy tam ponad 18 godzin. Dziękuję za każdą złotówkę, dziękuję za wsparcie. Przede wszystkim chciałem podziękować tutaj wszystkim osobom, które wyświetlają się na ekranie. No, wydałbym wasz link, ale was jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj chciałbym to donatorom podziękować. Jakob, 09H.W. Kompany, Krychu, Klopsik, Andrzej, Jaski, Hubert, Kikseku, Werfi, Wiesiek Semta, Wilku oraz Samoc. No i to było na tyle, lecimy z odcinkiem. Siemano, z tej strony Andy, witam was w kolejnym odcinku Semta na serwerze 4Life. No i w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie sobie uberować, widzicie, takim kurde kładzikiem. A nie jest to taki zwykły kładzik, ponieważ jest to Quad Sport 2.4 z unikatowymi lampami, unikatowym LPG. Bo jak wiecie, do kładów nie da się zamontować LPG, ogólnie do motocykli, do kładów nie da się zamontować LPG, a właśnie ten kład posiada LPG. Posiada on również ID 422 i jest pierwszym dostępnym oraz aktywnym kładem na serwerze, więc naprawdę przekozacki unikat. Został wylicytowany na ostatnich licytacjach z okazji zakończenia wakacji. Ogólnie są wylicytowane za około 2 miliony 600 tysięcy. Mogę się mylić, bo naprawdę nie pamiętam, ale naprawdę dosyć tanio. Wydaje mi się, że może on być na ludzie warty z 3 bańki, jak nie więcej, no bo jednak kurde, jest to jedyny kład z takim silnikiem na serwerze, bo po prostu nie da się ulepszać silników w motocyklach i w kładach. Ja nie jestem tutaj na swoim koncie, znaczy jestem na swoim koncie, tylko po prostu zmieniłem nick oraz zmieniłem skin, żeby po prostu widzowie mnie nie rozpoznali. Wiadomo, jak będziemy uberować, no to fajnie by było być incognito widzowie. No i tak, nie będzie to takie zwykłe uberowanie, ponieważ wiadomo, nie robimy zwykłych uberowań, a zrobimy sobie coś takiego, że jeżeli jakaś osoba mnie rozpozna, no to przelewam jej stówkę. Przelewam jej taką stóweczkę po prostu, jeżeli mnie rozpozna oczywiście. A i oczywiście dzięki Perkules mordeczko za udostępnienie mi tego kurde fajnego unikaciora. Dobra, pewnie jesteście ciekawi w ogóle, jak to pędzi, jakie to ma przyspieszenie w ogóle. No to możecie zobaczyć, czekajcie, zobaczcie. To jest skład, zobaczcie jak on przyspiesza. Zobaczcie to widzowie, jakie to ma przyspieszenie ogromne. 120, leci to 120. Nie jest to jakoś dużo, ale w motocyklach i w kładach, tego co wiem, to silnik nie zwiększa jakoś dużo Fomaxu, tylko przyspieszenie, więc i tak jest naprawdę bardzo dobrze, jak nakłada. Jest to naprawdę bardzo szybkie i bardzo zwinne. Zobaczcie, to jeszcze ma hydraulikę, zobaczcie jaka to jest fajna zabawka widzowie. Jaka to jest fajna zabawka. On ma tylko 100 przebiegu, ja widzę, że tutaj Perkules mało tym jeździ. No ale my coś tutaj nabijemy tego przebiegu oczywiście. Dobra, czekamy sobie tutaj, jak widzicie, na spawnie Los Santos w El Corona. A tutaj gościu super hacker 120 takim mananką w hatchbacku sobie stoi rozwalony. Kurde, dużo Uberów, ale zero osób, które właśnie chcą skorzystać z Ubera. Jestem w ogóle ciekawy, czy z pasażerem będziemy wolniej jechać. Nigdy chyba nie miałem kłada na 4Life'ie. Nigdy nie miałem kłada na 4Life'ie. A jak już, no to tak pod handel, ale tak, żebym miał dla siebie wziąć, no to nie miałem. Jeszcze sprawdzimy, czy będziemy lecieć statem, czy to będzie zwiększyć nam Fomax, bo to też jestem bardzo ciekawy. Dobra, halo, halo mordeczko, może ja tutaj podjadę, zobaczcie, zobaczcie, ja sobie tutaj mogę podjechać. Nie no, tak chyba nie można, no to uciekamy, bo jeszcze nam prawko zabiorą. Kurde, no zapraszam, zapraszam, zobaczcie, czekajcie, pokażmy tutaj, przyszpanujmy trochę tą hydrauliką. Maxio 1312, wiecie o co chodzi widzowie, 1312. Gangus widzowie, 1312, dobra, w sumie skin też jest takiego kurde jakiegoś gangstera. O, dobra, 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 nie no widzowie, no co jest z gościem? Wsiadaj tutaj, gościu, mordę do przodu jedź, bo chamsko się zachowujesz, że ja? Ja się chamsko zachowuję? Kurde, no przecież jest git, widzowie, co? Uber, 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 halo mordeczko, no na co się gapisz, na co się gapisz? Wsiadaj i lecimy, twój? Nie, nie, nie jest mój, nie jest mój, ukradłem. A co ma? 2.4 Sport, dobra, nie no, bo on mnie oglądał, no to na pewno się szczaił, że to mogę być ja i sprawdzi po loginie. Poważnie pytam, chłopie, poważnie odpowiadam, serio, chłop nie może uwierzyć, czy to jest 2.4 Sport. Dobra, czekajcie, jedzie salon elektryków, dobra, no i co teraz mordeczko, zobacz jak to przyspiesza. Czujesz to przyspieszenie, ostre 2.4, ale przecież to nie zwiększa Fomaxu. Ale przyspieszenie, gościu, zobacz, przecież tak normalny kład nie pędzi. Ty widzisz jak to rwie? Chłopie, wcale, dobra, on nie wierzy, że to jest 2.4, aha, jeszcze wysiadł. O, dobra, tu jest jakiś kład, twoja orygy, bierz gościu te 1.6 kłada i dawaj wyścig chłopie. Zobaczcie jaką to ma moc, lagi mam? Ta, na pewno gościu ma lagi, po prostu boisz się i tyle, chłopie, boi się wyścigu kurde z tym kładem. O, wie, że przegra. O, PCJ-ka, widzę, to jest chyba moja PCJ-ka, czekajcie, to jest ona? Moja PCJ-ka to jest, moja PCJ-ka, którą robiliśmy na odcinku. Fajnie sobie te kłady zaparkował kurde na tych sadlerkach. Ciekawie to wygląda, no pierwszy raz coś takiego widzę. Gościu wziął tego kłada, dobra. Teraz mu pokażemy, że to nie są widzowie przelewki. To nie są widzowie przelewki, to są grube przelewy. Dawaj CJ-cie, na kropkę. No i co? No i co typie? Gdzie jesteś? Czemu jesteś tak daleko? Czemu jesteś tak daleko? Co? Co się mordeczko stało? Co zawiodło? Co zawiodło mordeczko? Zobaczcie, on już nam znikł, on już... Wy się wywaliłem.
Gościu się chyba poddał, co? Gościu się chyba poddał. Nie no, ale przyspieszenie jest naprawdę ogromne. No co za chłop, zobaczcie, zobaczcie. No jedź, jedź sobie. Zobaczcie jak go prześcigamy. Zobaczcie to. No i co on na to, co on na to, no? Zmiękła gadka widzowie, widzicie? Chłop już nic nie pisze. On ma up 1, 2, 4, sport. 2, 4, sport, no przecież mówię, mordeczko. A tutaj, gościa co przyjechał, kurier. Nie, jeszcze go Vincent dobił. On chyba już nie ma nic do powiedzenia, widzowie. On już chyba nie ma nic do powiedzenia, gość jest w szoku. Nie potrafił uwierzyć, że to jest 2, 4, sport. Dobra, czekamy, czekamy, jestem ciekawy, o nie. Zobaczcie, przed nami jest widz, przed nami jest widz. Ciekawy, czy nas rozpozna, nie? Tak jak mówiłem, jeżeli widz nas rozpozna, przelewa mu 100 zł. Jestem ciekawy, czy ten ziomeczek nas rozpozna. O, nie, i jest widz. Uber. Kurde, ciekawy, czy nas zwyczaj, Zmieniłeś nick? Nie, ja żadnego nicku nie zmieniłem. Ja jestem Max. Widzowie, ja jestem Maxio 1312. To czemu mam cię w znajomych? Bo kiedyś dużo graliśmy. Kiedyś dużo graliśmy i się znamy. Wkręćmy mu coś i żeby się nie szczaił. Na For Life. Tak. O, dobra, kolejny widz, nie. Dobra, siemka. Ale dobra, nie wyczaił nas, czyli nie dostanie 100 zł. Na kuriera. To my sobie lecimy na kuriera, widzowie. Jak na razie, no to tutaj nic nie podejrzewa. Z tego co widzę, o kurde. Trzeba uważać, bo naprawdę czasem da się łatwo wywalić na tym kładzie. Ale dobra, ciekawe. Kaski załóż, będzie bezpieczniej. Dobry pomysł. Trzeba dbać o bezpieczeństwo, dobra. Ja tutaj jeździć potrafię, zobaczcie to, teraz. O kurde, no i widzicie, dobra, dzięki bardzo. Nie no kurde, ale już się to kopci, dobra, No i chłop na zwyczaju, zapytał się czy nagrywam, dobra. Daj kasę, idź Oliwierek, proszę, 100 zł. O kurde, no nie spodziewałem się, myślałem, że akurat tutaj nic do nas nie napisze, chociaż no miał nas w friendach. Dobra, jesteśmy. O, ty widzę gościu w kładzie, ciągle tutaj sobie jeździ. Ale nie, my musimy sobie naprawić tego kładę niestety. Musimy sobie go teraz jeszcze naprawić, bo widzę, że się kopci, a niestety nie można rozwalonym kładem. Widzicie to widzowie? Ta lampa już się nie świeci, zobaczcie, ta lampa się już nie świeci, jest rozwalona, a na ziemi pokazuje, a na ziemi jest odbicie światła. To jest właśnie widzowie GTA San Andreas, no nie? Dobra, także naprawiamy sobie tego kładzika pięknie. Tutaj mamy drzwi. Dlaczego ja mogę naprawić w nim drzwi lewy przód, drzwi prawy przód, drzwi lewy tył, drzwi prawy tył? Przednia szyba? Dlaczego ja takie rzeczy mogę naprawić w kładzie? Przecież... Ej, to jest, nie, to jest oszustwo, widzowie, to jest skam. Widzowie, to jest skam. Ja przecież nie mam w tym żadnych drzwi z przodu i z tyłu, co to jest? Nie wiem, ja tylko silnik naprawiam, widzowie, ja tylko silnik naprawiam. Widzowie, uważajcie na tego mechanika. Uważajcie na tego mechanika w El Corona w Los Santos. Pracują tutaj oszusty. Najprawdopodobniej tutaj kradną pieniądze.